akcja dosyć trudna. Przede wszystkim trudno było zlokalizować tego spadochroniarza. Następnie no, mamy dosyć dużo sprzętu. Ten sprzęt trzeba było przenieść, bo zdarzenie w gęstym lesie, więc około 200-300 metrów trzeba było cały sprzęt przenieść, w tym drabiny. Do tego wykorzystaliśmy naszego kłada, który tutaj dowiózł ten sprzęt. Akcja trudna, charakterystyczna, ponieważ grupa specjalistyczna ratownictwa wysokościowego w Pile dopiero się buduje, dopiero powstaje. Koledzy się szkolą cały czas. Tego typu akcja bywa raz na jakiś czas. Ostatnio 2 lata temu w Łobrzenicy też mieliśmy spadochroniarza. Natomiast w tej chwili już koledzy z doświadczeniem wysokościowym, ze sprzętem wysokościowym weszli na górę, zbudowali stanowisko i opuścili bezpiecznie poszkodowanego na miejsce.